Dobry, z tej strony Luigi, a to jest odcinek z Super Mario Bros. Dlaczego Super Mario Bros? Bo nie wiem, co nagrywać. Pomóżcie mi, nie mam pomysłu. I tak, gram sobie Super Mario Bros. Mam w planach przejść to w jednym odcinku. Ruszajmy. I widzicie przyciski, jakie naciskam, ponieważ siostra coś włączyła podczas streama i jakby to delikatnie powiedzieć, nie wiem, jak to wyłączyć. Hehe, ale fajnie, dobra. Lecimy i... Czy mówiłem, że mam w planach to szybko przejść? Tak co, tak. Weźmiemy tego one-upa i skoro chcę to szybko przejść, to nie wskoczę do tamtej studni, żeby przejść to na skróty. Dlaczego nie wskakuję do tamtej studni? Ponieważ chcę wam pokazać, jak ta plansza wygląda, bo wszyscy wskakiwali do tej jebanej studni i omijali planszę. Nikt nie zna środka tej planszy. Wszyscy wchodzili z tej studni i szli prosto do mety. Wszyscy znają początek i koniec. Nikt nie zna środka, ale ja, Luigi, pokazałem wam, jak wygląda środek tej planszy. Nie musicie mi dziękować. Naprawdę nie musicie. Wystarczy łapka w górę. Zamieniam się w youtubera. Nie! Jeszcze nie! Muszę najpierw widzów zdobyć, no nie. Przepraszam. Dobra, lecimy. Chociaż youtuberem nie zostanę nagrywając takie gry. Według mojego kolegi. No, w sumie trochę się z nim zgadzam, ale ja nagrywam dla fanów, więc... Ja. Co mnie to obchodzi? I mój komentarz może się trochę łamać, ponieważ skupiam się na grze, bo jestem taki dobry w tą grę, jestem dobry w platformówki i mam w planach to udowodnić. O, tutaj sobie pójdziemy na skróty, tutaj jest one-up, którego nie wezmę, ponieważ nie potrzebuję one-upa, jestem zbyt dobry, żeby grać one-upami. I pewnie każdy wchodził do tych pierdolonych skrótów i omijał całą grę, a wiecie co, nie będę wyjątkiem, również skorzystał z tej studni i idę do czwartego świata, ponieważ mam przechodzić tą grę szybko, to przejdę tą grę szybko. A przynajmniej mam plan, jak przejść ją szybko, mam nadzieję, że mi się uda. Może jednak skoczę po tamtego grzyba, może jednak zdechnę, chyba stracę tego grzyba, no dobra. Szybkie przychodzenie w wykonaniu Luigiego. Tak to jest, gdy się na szybko nagrywa, po prostu włączyłem nagrywanie i o, myślę, że mi dobrze pójdzie. Genialny plan, genialny, dobra. No ostrożnie, wskoczymy do tej studni. Skoczę do tej studni. Dziękuję. Dlaczego skoczę do tej studni? Ponieważ tutaj jest coś, czego potrzebuję. Jest tutaj grzyb, którego nie wezmę. Trochę mi gra klatkuje, gdy nagrywam. Nie dlatego, że słaby komputer, czy coś, hehehe. Tylko chyba program do nagrywania nie współpracuje z tym programem i ja widzę trochę klatkującą grę. Wy pewnie widzicie płynnie, bo widzicie dzisiaj jest w 30 FPS-ach, bo ja nie nagrywam w 60 FPS-ach, nie wiem jak. Znaczy w sumie? Tak naprawdę nagrywam w 60 FPS-ach, ale program, w którym renderuję, zmienia te filmy na 30. Ciekawi mnie, czy gdybym rzucił taki o niezrenderowany film, to by było 60 FPS-ów na YouTubie. Kurde, muszę kiedyś sprawdzić. W sumie nigdy nie wrzucałem filmu od tak po prostu czysto z programu do nagrywania. Sprawdzę, sprawdzę. Kiedyś. A co o tym mówię teraz, skoro ja gram w Mariana? Nie wiem. Powinienem wziąć kwiatka, prawda? To go wezmę. Idziemy dalej. Zabijamy gąby i tutaj jest kloczek z monetami, którego ja nie potrzebuję, bo jestem zbyt dobry, żeby zbierać hajs. Nie potrzebuję tych wszystkich rzeczy. Tutaj mamy skrót, z którego trzeba ostrożnie korzystać, ponieważ wystarczy wskoczyć na ten kloczek. I już macie bonus praktycznie zablokowany. Więc tak, uważajcie co robicie. Światowe speedruny trwają 5 minut, a ten odcinek trwa już chyba 3,5 strzelałbym, więc tak. Genialny speedrun, zwłaszcza że mam jeszcze 4 plansze przed sobą. Tak jest, to jest właśnie speedrun. Niektórzy trenują całe życie, ja po prostu odpalam grę i robię speedruna, oh yeah. Jakim jestem idiotą, moje życie jest bez sensu. Co ja robię ze swoim życiem? Ósmy świat! Tutaj mamy dziury, przez które można spokojnie przebiec. Tak jest, o to chodzi. Tutaj mamy one-upa, którego trzeba ostrożnie zebrać. Czasami ten one-up się nie pojawia, nie wiem od czego to zależy. Zazwyczaj mi się nie pojawiał, jak ginąłem w jakiś głupi sposób. Przed chwilą czas, punkty i wszystko mi się zepsuło na górze, ale to już za nami, już nie ma tego problemu, idziemy dalej. Tutaj zdejmiemy sobie tego żółwia. Teraz można bardziej na spokojnie i tutaj mamy, przepraszam, tutaj mamy gwiazdkę, którą mam zamiar podnieść i lecieć, kurde, na Mazury. Jedziemy. Ja, Luigi i Mario, mój brat, rozpierdolimy tą budę. Ojej, ja to jestem jednak głupi. Dobra, ten skok jest trudny i wszyscy na nim umierali, ale ja nie umrę, ponieważ jestem zbyt dobry. Za dużo rzeczy się pojawia na ekranie, zaraz mi gra laguje, niesamowite. Tutaj mimo wszystko warto to zrobić na ostrożnie. Ci wszyscy speedrunnerzy robili to od tak, po prostu szybko, skakcząc po tych
belak jak pojebani, ale i wyobraźcie sobie, ile razy muszę ginąć, zanim ten speedrun mi się uda, więc ja zrobię półprofesjonalny speedrun, w którym nie będzie aż tak profesjonalnie. Tak jest, to jest plan, to jest... Idź. O, proszę bardzo, nie mamy chmurki, idę dalej. Wszyscy przechodzili to bez kwiatka, ja będę to przechodził z kwiatkiem. To jest definicja speedruna. Tu nie chodzi o czas, tu chodzi o to, żeby przejść grę w miarę szybkim czasie. Dlaczego mówię, że w miarę szybkim czasie? O, tutaj wszyscy ginęli, ponieważ nikt nie wiedział, jak tutaj skakać. Ja wam pokażę, właśnie tak tu się skacze. Straciłem kwiatka, ale to nic, idziemy dalej. Spadłem, zdarza się, trudno się mówi. Idziemy dalej, nie poddajemy się. Mamy jeszcze 4 życia, oh yeah. Więc, no cóż, teraz nie mamy kwiatka, więc będzie trochę trudniej, ale unikniemy tego żółwia zgrabnie i skok mi nie wejdzie. Łupsi dupsi, nie weszedł mi skok, mimo że w niego kliknęłem, kilka klawiatura, muszę chyba wymienić. Gramy dalej! Mamy tutaj żółwia, którego należy płynnie uniknąć i tym razem skok mi wszedł, idealnie, o to chodzi. Tutaj mamy one-upa, ale jestem zbyt dobry na tego one-upa, ponieważ mam jeszcze 2 życia. Oh yeah, to jest wystarczająco dużo, żeby wygrać. Zrobimy to, tylko musimy, może faktycznie trzeba trochę zwolnić, wiecie? Może, mówię, speedrun polega na tym, żeby przejść grę, a nie na tym, żeby lecieć przed siebie jak jakiś debil. Więc zdobędziemy sobie tego one-upa na spokojnie i tym razem rozwalimy tą budę. Tylko tym razem na ostrożnie. Spokojne skoki to jest to, czego potrzebujemy. Tutaj doszliśmy ostatnim razem i teraz pokażę wam jeszcze raz, jak się ten skok wykonuje. Kto wie, może ta studnia jest naszym zbawieniem. Nie, tutaj nie ma żadnego grzyba. Idziemy dalej. Jej, rakieta. Cześć. Dobra, na spokojnie. Tutaj mamy gumby, które nie chcemy uniknąć. O nie, tutaj. Oh yeah, udało nam się przejść drugą planszę. Jestem taki zajebisty w tą grę. Dajcie łapkę w górę, komentujcie i udostępniajcie. No Luigi wraca do domu! Tak jest! To jest pomysł, to jest idea, to jest właśnie pomysł na życie każdego dnia. Runda trzecia, czyli forteca... Bowsera, chciałem powiedzieć doktora Wiley'ego. Za dużo Mega Mana, więc tutaj mamy niezbyt miłych przeciwników, którzy napieprzają młotkami, jednak jeśli ich pokonamy, zostaniemy nagrodzeni specjalnym trunkiem, którym jest, panie panowie. Życie, przepraszam, muhomor, ale muhomor czasami jest nawet lepszy niż życie, więc... Tak, chciałbym mieć najlepiej kwiatka do zamku Bowsera, ale co szczerze mi się to nie uda, ponieważ... Aha. No z taką ekipą sprzątającą... Aha, to mogę sobie pomazać dokładnie. No nic. Nie, ten młotek nie może mnie zabić. Ale tutaj jest właśnie grzyb, chciałem żeby to był kwiatek, niestety... Cóż, kwiatek, nie wiem, zgnił i mam tylko muhomora, no trudno. Odejdź, szatanie. Będę was przeskakiwał, bo jestem Luigi, ha, może udało ci się mi zabrać grzyba, ale do zamku Bowsera to ja dotarłem. Tak jest! Trzecia plansa za nami, bez skucia, uuu, tak, Luigi jest zajebisty, a Mario to niekompetentny brat. Idziemy dalej. Powiedzielibyście, Luigi, ale tu przecież Mario się męczy, żeby uratować księżniczkę. Ale zauważcie, kto steruje Marianem? Tak naprawdę to wszystko kontroluje Luigi. To on zabijał nieraz Mariana. To dzięki właśnie niemu... Widzicie, chciałem, żeby Mario umarł, to spadł. Dzięki mojej mocy i teraz... Mogę się radować, ale Mario zawsze wraca, ponieważ Mario jest dziwny, wpierdala zielone grzyby i on zawsze wraca. Jak to działa, nie mam pojęcia, ale tak to działa, więc trzeba się z tym niestety pogodzić. Czy mówiłem, że ta plansa to pierdolony labirynt? Nie? To już wiecie. I Marian nie wie, jak przejść ten labirynt, ale dzięki mnie i mojej specjalnej mocy i wiedzy będzie wiedział, jak przejść ten labirynt. Dlatego płynnie, powoli przeskakuje nad kolejnymi studniami i przeciwnikami. Unika wszystkiego zgrabnie. Tutaj znalazł totalnie przypadkowo niewidzialny klocek i wskakuje do studni. Tutaj Mario jeszcze się nie spodziewa, co tu będzie, ale łooo, piranie, unikamy i wskakujemy do tej studni, ponieważ wchodzimy do lawy, a nie pomyłka wody. Oh yeah, dobra, jesteśmy tak blisko, a tak daleko, damy radę. Ja nie dam rady, ja jestem Luigi 100! Albo aka Multi Luigi 100, kto jak woli. Multi Luigi 100 wzięło się stąd, że Luigi 100 był zajęty, więc jestem Multi Luigi 100. No ale tak naprawdę jestem Luigi 100, wiecie o tym. Dobra, i tutaj jest najtrudniejszy moment. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest Hammer Brothers, którego trzeba przeskoczyć. Okej, mogłem nad nim pobiec, ale... A czy chodziło mi właśnie, żeby przebiec pod nim? Dobra, udało się, przeskakujemy.
Skacz! Haha, jestem mistrzem tej gry. Widzicie? Chuj za 10 minut. Chuj za to nie jest 5 minut. Udało mi się przejść tą grę w 10 minut. Jestem zajebisty. Dziękuję ci, Mario. Twoja misja się skończyła. Ale czeka przed tobą nowa misja. Naciśnij B, by przejść do świata. I zawsze... Co to za tekst? Push button B to select A. I nie wiedziałem, czy kliknąć A czy B. No kurwa mać, jak jestem mały, to ja nie znam angielskiego. A, P czy B? I klikałem start. I nic się nie działo, ale dobra, kliknijmy B. Kliknąłem A znowu. No to, o, proszę bardzo, gramy jeszcze raz. Start, o. Gramy dalej, trzeba przejść tą grę jeszcze raz. Od świata trzeciego, co ja znowu rozpierdoliłem, to ja nie mam pojęcia. Gramy dalej, tak jest, musimy wygrać tą grę, jesteśmy zbyt dobrzy na tą grę. Kurwa mać, nie, pierdolę, wychodzę. Nie, ta gra jest jakaś spierdolona.